Siema, z tej strony Vitores. Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj będzie to szybki poradnik o tym, jak uruchomić oraz jak wystartować SU25T. Więc nie przedłużając, lecimy z tematem. Najpierw wciskamy Shift L, żeby odpalić naszą elektronikę. Tyłem odpalono naszą elektronikę. Możemy poprosić naszą obsługę naziemną o doładowanie naszego samolotu. Co zrobię właśnie? Możemy sobie po kolei wybierać tutaj dowolne elementy uzbrojenia. Ja zrobię to już z presetu, żeby było szybciej. Kiedy weźmiemy Request Rearming, nasza obsługa naziemna to potwierdzi, to możemy zamknąć nasz kokpit przyciskiem Ctrl-C, a raczej kombinacją przycisku. No i teraz czekamy, aż oni nas tutaj doładują. Będziemy widzieć tutaj, że pod skrzydłami na pylonach pojawiają się tutaj nasze rakiety i potem będziemy mogli odpalić silnik. Ważna sprawa, że zanim odpalimy silniki, no to będziemy musieli dać przepustnicę, a właściwie upewnić się, że przepustnica jest na pozycji wyjściowej, czyli na 0. Dobra, więc teraz jak jest rearming complete, możemy się wziąć za odpalenie silnika. Shift Home odpalamy silnik. Tutaj będziemy mieli obrotomierz i będziemy widzieć, że będzie nam się tutaj zwiększać. Odpalą się tam dwie lampki. Jak widzicie, lampki się odpaliły. Widzimy, jak nasze obroty wzrastają. Kiedy wzrosną do około 4000 obrotów, będziemy mogli kołować. Skróty, które musimy znać do kołowania i startu, to hamulec domyślnie pod W, klapy domyślnie pod F oraz podwozie domyślnie pod G. Dobra, obroty mamy już mniej więcej w 4000. Lampki rozruchowe nam zgasły, więc dodajemy gazu do około 60%. Jak zacznie nam się ruszać samolot, to zmniejszamy sobie. Bo po prostu, żeby ruszyć nim, potrzebujemy dodać troszeczkę więcej gazu niż zwykle, niż w innych samolotach. No bo zwyczajnie to jest duży i ciężki samolot i potrzebuje, no, pchnięcia, żeby się ruszyć. Warto też wziąć pod uwagę to, żeby za mocno nie skręcać tym samolotem, bo jak już mówiłem, jest ciężki i bardzo łatwo jest w nim uszkodzić podwozie, zbyt mocno skręcając, zwłaszcza przy większej prędkości. Więc teraz kołujemy sobie na pas startowy. Dobra, jesteśmy już na naszym pasie startowym, dostaliśmy pozwolenie na start od wieży. Jedyne co teraz musimy zrobić, to opuścić klapy do pozycji startowej. Więc co robimy? Jak widzicie, zaświecą się takie dwie lampki, które oznaczają, że nasze klapy są w pozycji startowej. Jak wystartować z SU25T? Trzymujemy hamulec na maksa, dodajemy gazu na 100% i gdy nasz samolot zaczyna się poruszać sam z siebie, tak jakby hamulce już nie mogą go utrzymać, to wtedy puszczamy hamulec, rozpędzamy się, przy około 300 km na godzinę podnosimy nos w górę, od razu potem podnosimy podwozie i chwilę później klapy. No i tak się startuje, więc to teraz zróbmy. Hamulec na maksa, przepustnica na maksa. Czekamy, czekamy, czekamy. I puszczamy hamulec. Kiedy już nasz samolot zaczyna sam się poruszać, mimo że trzymam hamulec. Dobra, 280, 290, 300. Rotate. Podnosimy podwozie. I przy około 400 km na godzinę możemy podnieść sobie klapy. No i latamy naszym SU25T. To tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to byłbym wdzięczny za łapę w górę. A jeżeli chcecie więcej takich filmów, chcecie coś na dłużej, no to zapraszam do zostawienia subskrypcji. Ja się z Wami żegnam. Cześć i czołem i do usłyszenia.